Hi, dzień dobry, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Kto jest na bieżąco z tymi filmami, ten wie, że zostało mi trochę mango, więc już je wykorzystujemy. Jestem przed ciężkimi dniami kobiecymi. Przepraszam, że tak bezpośrednio, ale ja już taka jestem. I to jest też wytłumaczenie, dlaczego będzie śniadanie zupełnie na słodko. Nutella, śniadanie mega na słodko, bez żadnych skrupułów. Będzie to naleśnik z mango i z Nutellą, po prostu. Więc mamy tak, teraz zabieramy się za przygotowanie ciasta. To będzie oczywiście porcja na oko, tak żeby mi wyszedł jeden dość fajny naleśnik. Będziemy potrzebowali do niego jajko. Tutaj mam mąki, trochę mi zostało właśnie od wypieku pizzy. Sól, cukier, jogurt, tak, normalny, kwaśny, zwykły jogurt. Ja zawsze dodaję, tego mnie nauczyła teściowa, koty się biją, halo! Tego mnie nauczyła teściowa, że do naleśników, czy na słodko, później je doprawiacie jak chcecie, na przykład do środka cukrem czy czymś. I po prostu im więcej ciasta, tym dajecie więcej jogurtu. No niesamowity jest ten naleśnik. Moja teściowa jest po prostu genialna i te naleśniki są najlepsze. I najlepsze jest to, że już wiele razy widziałam na własne oczy przecież, jak ona przygotowuje te naleśniki, ale moje wyjdą i tak inne. No jej to jest mistrzostwo świata, więc polecam Wam spróbować dać trochę jogurtu do ciasta naleśnikowego. No miodzio, miodzio. Przygotowałam sobie trzepaczkę, zobaczymy czy to się da tak ominąć. Ja uwielbiam naleśniki, które mają właśnie jajko. No i będziemy, znaczy nie, no dobra, to już się nie da tego ominąć, więc trzepiemy sobie jajo. Nie wiem, czy znowu nie wzięłam za małej miski. Tak jak mówiłam, na oko, czyli u mnie jest zawsze jajko, mleko. Do tego daję sól. Ja będę to jadła z Nutellą, dlatego ja nie chcę po prostu dawać tutaj cukru do środka. Wy możecie oczywiście robić co chcecie, bo przecież naleśniki to też jest ciasto. Ile ludzi, tyle przepisów. Patrzę, czy mi coś tu nie spadnie. Daję sobie tutaj łychę jogurtu. Ojenyś. I na razie to mieszam i zaraz po prostu będę dodawała mąkę. I ciasto ja lubię, jak jest takie rzadsze. Ono jest wtedy taki delikatny, ten naleśnik. A! Niektórzy dają olej do środka, a ja po prostu zawsze wyznaję zasadę, że mało, ale na patelnię. Nie lubię, znaczy nie to, że nie lubię, no jak mam ochotę na taki, wiecie, beztłuszczowy jakby w jakiś sposób, że on się nie świeci z wierzchu, bo na patelni jest olej, no ja po prostu lubię taki. I tu mam patelnię z tyłu, która jest z Biedronki, która jest beznadziejna po prostu. I mam masło klarowane, które kupiłam gotowe, można bez problemu zrobić samemu. I odrobinę tego masła klarowanego i teraz będziemy dosypywali trochę mąki. Tu z tyłu już widzicie warzywa, bo będę przygotowywała sałatkę na obiad. Tak, ja jestem niesamowita. Ciasto przed samym wlaniem mieszamy, żeby mąka nie osiadła na dole. I masełko klarowane i robimy naleśniora. Ole, będziesz grubiutki, ale to nic. Dzisiaj jest mi wszystko jedno, nie mam żadnych skrupułów, żadnych. Wow, to był rzut, a jak się przytegował. Tak, to znaczy, że ciężkie dni się zbliżają, bo wtedy nie powinno się stać w kuchni. Wszystko zgodnie z planem. Filmy bez ściemy, tak? Jak jest, każdy widzi. Prawda, to jest dzień, w którym ja mam dosłownie w nosie, co się będzie działo. I to jest mój piękny, ogromny, cudowny naleśnik. Odwróciłam go w drugą stronę, co by nie było tak drastycznie. Zaraz go obsmaruję Nutellą. Rzucę sobie na to mango i będę jeść. Bez żadnych skrupułów. Tak powiem Wam szczerze, że mojej Nutelli to wcale za dużo nie ma, ale zamierzam ją wyskrobać po prostu do czystego słoiczka. Gdybym mogła, dałabym jeszcze więcej, poważnie, ale to jest wszystko, co było w słoiku. O, mogę nawet zaprezentować, żeby nie było. Mango, 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 tyle zakupy mango. Trochę wiórków kokosowych, żeby się coś pięknego zadziało. Można by było bardzo fajnie dać tutaj uprażone, drobno posiekane pistacje. A tak, jest jak jest. No to co? Nie ma co dyskutować. Jakie śniadanie jest, każdy widzi. Ja już znikam, bo nie mogę się doczekać. A ja dalej przy lafroku, oszalałam. Nie, nie, od razu jak zjadam śniadanie, nagram Wam, bo dzisiaj będziemy przygotowywali kotlety sojowe. Ja mam po prostu kotlety sojowe z firmy Sante. Tu jest cała paczka, 100 gram. I tutaj mam rosół, który
jest rosołem gotowym, nie mam niestety swojego, bo kotlety sojowe są czymś, tak jak tofu, jeżeli są super przyprawione, mają ogromny sens w kuchni i są naprawdę smaczne. Ostatnio jadłam je w restauracji, dlatego zakupiliśmy, bo jest to dla mnie, wiecie, im więcej wegańskich przepisów, to nie znaczy, że ja przechodzę na wege, ja wiem, że ja się powtarzam, ale dostaję dużo zapytań. Nie, ja po prostu, wiecie, traktuję to jako inspirację i czy to jest wegańska, czy mięsna, po prostu lubię eksperymentować i cieszę się bardzo z tego, że mam kolejny pomysł. Wlałam tutaj kupny gotowy, wrzący właśnie rosół. Kotlety sojowe, jak są surowe, to wyglądają tak, jakby ktoś nie wiedział. I po prostu wkładam je teraz do tego wrzątku, do tego rosołu. Ważne, żeby to był rosół. Możecie tutaj, nie wiem, użyć... on ma bardzo dobry skład, ten rosół. Nie kupiłam byle czego, to nie jest rosół z kostki, także kupiłam fajny. Jest wiele na rynku już teraz dostępnych, takich fajnych, gotowych. Więc wrzucamy całe tutaj opakowanie i nie wiem, niech one sobie posiedzą 15-20 minut. Później ten rosołek odlejemy i zrobimy je w sosie teriyaki, słuchajcie, to będzie niesamowite danie. A obiad będzie sałatka Kolesław, będzie link w informacji pod filmem, tylko od razu mówię, że ja tam sałatkę przygotowywałam w tamtym filmie na mleku zamiast jogurtu, do tej ilości dam mały jogurt zamiast mleka, a reszta wszystko praktycznie będzie to samo, oprócz chyba ząbku czosnku, mi się wydaje, że tam nie dawałam. A generalnie, jeżeli chodzi o tutaj te składniki oprócz sosu, to co chcecie, udało mi się naprawdę małą główkę sałaty, kapusty dorwać, naprawdę ona jest maleńka i daje to, co mam. Obrałam już marchewkę zetrę na tarce, to też szatkujecie, ścieracie na tarce, w blenderze, nie wiem, no w czym chcecie, to też kroicie, jak chcecie, możecie dać paprykę czerwoną, ja to, co mam, ząbek czosnku przez praskę przecisnę, czerwoną cebulę mam połówkę, więc daję czerwoną, możecie dać również zwykłą, sól, tu się pojawi również pieprz, ja daję ocet ryżowy, możecie dać również zwykły, z łycha majonezu wyląduje cukier, i jak coś mi się coś jeszcze przypomni, a zapomniałam, to dopowiem. Surówka przygotowana, warto ją przygotować dobre 2 godziny wcześniej, teraz do lodówki, niech ona się gryzie na wszystkie strony, niech tam się dzieje co chce, nie zaglądamy do niej. Przydałaby się zielenina, no ale nie ma. Dałam jeszcze łyżkę, niedużą, w sumie małą łyżeczkę musztardy. Zaraz mi ryż z garka wyleci, jak słyszycie. Na takim dużym talerzu z Hello Kitty, może ktoś pamięta i ktoś kojarzy, rozłożyłam wystudzone i trochę je odsączyłam moje kotlety sojowe. I tutaj jest coś, co kocham i uwielbiam. I jak widzicie, łączę to dosłownie ze wszystkim, z warzywami, z mięsem, z czym się tylko da, z krewetkami nawet. Sos sojowy, sok z cytryny, papryka ostra, trochę cukru, czy tam miodu, czy czego chcecie. Mam nadzieję, że znalazłam jakiś filtr, aby zarzucić, żeby moja gęba trochę lepiej wyglądała. Jeżeli chcecie przygotować te kotlety sojowe, to musicie, wręcz macie obowiązek wysłuchać ten fragment filmu, bo jeżeli obejrzycie tylko dalszą część i nie wysłuchacie tego, to przygotujecie je źle i one będą za słone. Kotlety sojowe, jak widzieliście, moczyły się w rosołku, oczywiście najlepiej by było mieć swój. Odcisnęłam je, wystudziłam, przygotowałam zalewę z sosu sojowego i ja je tam moczyłam tylko 20 minut. Możecie też sobie to zadanie troszeczkę ułatwić i bez bawienia się w rosół. Przygotować tej zalewy z sosu sojowego troszeczkę więcej, przygotować ją dzień wcześniej i moczyć je przez 12 godzin, nawet może być dłużej, takie suche, bez rosołu wtedy, bo jeżeli będziecie moczyli je w rosole i później nie wiadomo jak długo w tym sosie sojowym, no to wiecie, rosół jest słony, to po prostu będziecie mieli bryłki soli, nie? Nic więcej, więc czuję się po prostu w obowiązku powiedzenia tego, żeby to było mniej więcej zrozumiałe i żebyście nie popełnili tego błędu. Także możecie zrobić tak jak ja. Jeżeli macie rosół, to rosół, odcedacie je, 20 minut później moczycie w tej zalewie, albo możecie po prostu, no to jest dużo szybciej też na przykład, przygotować dzień wcześniej, wrzucić suche te kotlety sojowe do tej zalewy i niech one sobie siedzą. Będą też inne przepisy na kotlety sojowe, a to w sosie, a to jeszcze coś tam wymyślimy, także spokojnie. Zapraszam na dalszą część filmu i życzę wszystkiego dobrego. Najpierw kładziemy je, będziemy je obsmażać, później zalejemy je tym wszystkim, czekamy aż się skarmelizują i
uwierzcie mi, że będzie naprawdę pysznie. Chociaż z tą soją to podobno trzeba uważać. Zresztą teorii na różne tematy jest bardzo dużo, często w różnych dziedzinach, a to z miodem, a to z czymś tam, więc uważam, że trzeba żyć racjonalnie i nie dać się po prostu zwariować. Ja ugotowałam sobie trochę ryżu. Uwielbiam ten ryż na sypko, bo jego mogę ugotować dosłownie nawet 3 łyżki, jak potrzebuję. Dawid będzie miał dzisiaj ziemniaki, jak to przystało na niego, a ja mam ten dzień, w którym bym zjadła ziemniaki z ryżem najlepiej. I tutaj trochę ciemno się zrobiło, brukselka mrożona, tak za mną ostatnio chodziła, udało mi się w końcu dorwać. Wiecie, jaki miałam problem z dorwaniem brukselki mrożonej? Naprawdę szok. Na masełku klarowanym, wiem, że niektórym już się śni po nocy masło klarowane, oraz odrobina bułki tartej. No kocham i uwielbiam. Uch, jak gorąco, czyli procedura standardowa. Nieduży ogień, obsmażyłam je dosłownie z 2 minuty z jednej strony, 2 minuty z drugiej strony, podlałam je tym sosem. Mały ogień i teraz czekamy, aż to się skarmelizuje i oja, żyć nie umieć. Uwierzcie mi, że to jest po prostu przepyszne. Lubię mieć otwarte gotowanie ogórków, aby stała się takich ogórków albo czegoś właśnie, żeby później je sobie, wiecie, macie w lodówce. Jak jest jakieś danie, to lubię sobie dołożyć, bo po prostu lubię, więc ja znikam i idę jeść. Moja ostatnio ukochana micha, w ogóle tak mi się wygodnie z niej je, uwielbiam ją. I na kolację dzisiaj mam już gotową sałateczkę. Wrzucę link w informacji pod filmem, którą przygotowałam sobie wczoraj na śniadanie i zadam ją wczoraj na śniadanko, a drugą połóweczkę zjemy na kolację, więc to jest sałatka z mango, komosy ryżowej, na ostro, na słono, na kwaśno i mam jeszcze coś, co uwielbiam, odrobinę rukoli i tu mam ogórka małosolnego z opakowania, żeby się nie zmarnował, to po prostu go wykorzystamy i tak wygląda moja już gotowa kolacja. Naprawdę uwielbiam, pyszne, polecam.